Podciąganie strun to coś więcej niż tylko po prostu podciąganie strun. Jest wiele technik, trików, które sprawią, że możemy w bardziej kreatywny, interesujący, ciekawy sposób wykorzystywać właśnie podciąganie strun. I w tym filmie pokażę Wam jedną z takich technik na właśnie urozmaicenie bendów, czyli podciągania strun. Ja się nazywam Szymon Zajfert z kwadransagitary.pl. Jeśli ten film Wam się spodoba, dajcie proszę łapkę w górę, napiszcie też komentarz poniżej. No i jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, po prawej na dole macie do tego przycisk, będziecie otrzymywali wtedy powiadomienia o kolejnych lekcjach. W tym przykładzie wykorzystałem właśnie technikę, o której chcę Wam powiedzieć. I chodzi mi oczywiście o ten moment, kiedy wykonałem podciągnięcie i następnie zagrałem jeszcze jeden dźwięk. I właśnie to jest ta technika. Prosta sprawa, przynajmniej pozornie, a może dodać dużo nowych pomysłów, więcej ekspresji, emocji do tego, co gracie. Więc teraz w paru słowach powiem Wam, jak to zagrać i jak możecie w miarę szybko to wyćwiczyć. Założę słuchawki, żeby dokładnie słyszeć to, co gram. No i przejdźmy do tego, w jaki sposób zagrać, wykorzystać tę technikę. Zrobimy to na bazie fragmentu tej zagrywki, którą przed chwilą zagrałem, czyli będzie to ten moment. Właśnie tutaj jest wykorzystana ta technika. I zaczynamy od podciągnięcia z 14 progu, czyli dźwięku fis, 14 próg pierwszej struny, łapię tutaj trzecim palcem i podciągam cały ton w górę. Jeśli macie problem z wykonaniem czystego podciągnięcia, nie wiecie, jaką technikę tak naprawdę wykorzystać, żeby podciągać struny, to tutaj powinien się pojawić przycisk, link do poradnika, który jakiś czas temu nagrałem właśnie na temat poprawnej techniki wykonywania podciągnięć. Jak robić poprawnie, jak właściwie ułożyć rękę, skąd wychodzi ten ruch, no jak zrobić, żeby to było czyste i tak dalej. Wszystko to w tym filmie tutaj jest omówione. Zakładam teraz, że macie to panowane, więc wykonuję podciągnięcie trzecim palcem, ale oczywiście, tak jak mówię w tym filmie, drugi i pierwszy wspierają ten trzeci palec. I podciągamy cały ton w górę, czyli do tego dźwięku gis. I teraz, kiedy mamy to podciągnięcie, mamy wolny czwarty palec. I teraz z tym czwartym palcem łapiemy próg wyżej, czyli to będzie 15 próg struny pierwszej, ale cały czas podciągniętej. Łapiemy i uderzamy kostką w strunę pierwszą. I jak słyszycie, ten dźwięk wybrzmiewa czysto. To może sprawiać największy problem, żeby trafić tym czwartym palcem w tę strunę, złapać ją czysto. Zaraz powiem dokładnie, jak to wyćwiczyć. No i kiedy już zagramy, opuszczamy to pociągnięcie, robimy znowu pociągnięcie od zera, czyli od tego dźwięku fis. Później znowu 14 próg bez pociągnięcia i próg 12 pierwszym palcem. Zagram w wolnym tempie i zaraz przejdziemy do tego kluczowego momentu, czyli wykonania tego pociągnięcia z tą techniką. No i w jaki sposób wyćwiczyć ten kluczowy element, czyli dodanie tego dźwięku kolejnego czwartym palcem? Początkowo może to sprawiać problem. Pamiętam, jak to odkryłem, oglądając właściwie na YouTubie chyba solówkę jakiegoś gitarzysty, podpatrzyłem to i mówię, o fajnie to brzmi, chciałem zacząć stosować to w swojej grze. Więc włączyłem jakiś podkład, zacząłem grać jakieś frazy i co jakiś czas starając się zrobić właśnie tę technikę, wykorzystać tę technikę. I pamiętam, że sprawiało mi to naprawdę duży problem. To znaczy, okej, wykonywałem pociągnięcie, to już miałem opanowane podświadomie wręcz, więc wykonywałem pociągnięcie, było fajnie, ale chciałem dodać ten czwarty palec, nie byłem w stanie. Przez to, że ta ręka jest mocno napięta, kiedy wykonuję pociągnięcie, to ten czwarty palec był właściwie, nie byłem w stanie nim kontrolować, a tym bardziej trafić konkretnie w ten dźwięk, zagrać czysto i tak dalej. I mówię to tylko po to, żebyście wiedzieli, że tak jak ze wszystkim nowym, czego się uczymy, może się to wydawać początkowo bardzo nienaturalne, trudne, że nigdy tego nie zagramy, a to wymaga tak naprawdę niewiele czasu, żeby opanować, żeby weszło to w palce, żeby ręka zaczęła nas w tym temacie słuchać. Ja zrobiłem to w ten sposób, że po prostu włączałem podkład, grałem sobie chwilę, nadużywając tej techniki, starając się ją co chwilę wykorzystać i pierwszego dnia pograłem sobie 20 minut i już zostawiłem, bo mi to męczyło, nie szło. Kolejnego dnia troszkę pograłem kolejnego i po kilku dniach takiego próbowania, jak najczęściej wykorzystania tej techniki, zaczęło mi to iść sprawnie, a teraz jest po prostu drugą naturą. Bez problemu to podświadomie wykorzystuję i nie sprawia mi to problemu, przez to, że po prostu ileś czasu poświęciłem, próbując to zagrać. I jak możecie to szybko wyćwiczyć? No, weźmy fragment właśnie tej zagrywki. Wykonaj podciągnięcie. Łapiesz ten dźwięk próg wyżej. I podnosisz ten czwarty palec, łapiesz ten podciągnięty dźwięk i schodzisz w dół tym podciągnięciem. I tak w kółko, czyli w wolnym tempie.
i w kółko. I tak jak mówiłem, początkowo będzie to bardzo trudne, nie będzie szło prawdopodobnie i możesz mieć problemy, jeśli chodzi o lewą rękę, żeby tym czwartym palcem trafić, ale także prawą, żeby trafić na strunę tylko pierwszą, ponieważ te struny są teraz dość blisko siebie, łatwo zahaczyć i zagrać na przykład coś takiego, tego oczywiście nie chcemy. Więc na spokojnie ćwicz sobie właśnie tę frazę, co jakiś czas do niej wracaj, możesz bierzesz gitarę, żeby chwilę pograć, pograj sobie 3 minuty tę frazę, zostaw to. Pograj, po prostu poćwicz cokolwiek tam chcesz grać i kończąc ćwiczenia na gitarze możesz znowu 2-3 minutki sobie to pograć i tak za każdym razem jak chwytasz gitarę i zobaczysz, że po niedługim czasie będzie ci to wychodziło i to jest dobra technika, ciekawa technika, która pozwoli ci urozmaicić wykonywanie podciągnięć na gitarze i przez to twoje solówki będą trochę ciekawsze. I to tyle jeśli chodzi o ten materiał. Jeśli wam się podobało, będę bardzo, bardzo wdzięczny za łapkę w górę. Napiszcie też proszę komentarz poniżej. No i oczywiście subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a lubicie tego typu treści, no to dajcie ten przycisk, kliknijcie ten przycisk po prawej na dole. Dajcie też ten dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o kolejnych materiałach, kiedy tylko się pojawią. I to tyle z mojej strony, się nazywam Szymon Zajfert, składam za gitary.pl. Jeśli w ogóle interesuje Was granie solówek, a skoro oglądacie ten materiał o pociąganiu, sądzę, że tak, bo jest to technika, którą wykorzystujemy przy graniu właśnie solówek improwizacji, to przygotowałem bezpłatny poradnik z 5 zagrywkami, moim zdaniem dobrze brzmiącymi zagrywkami, które pomogą Wam tchnąć nowe życie w Wasze solówki. Więc poniżej w opisie jest link do tego bezpłatnego poradnika, zachęcam, żebyście kliknęli i pobrali go. A ja już dziękuję, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pamiętajcie, ćwiczcie mądrze, niekoniecznie dużo, trzymajcie się, cześć i za momencik tutaj pojawi się link, przycisk do tego bezpłatnego poradnika.